tym odcinku będziemy mówić o poście. Kto z nas nie słyszał o poście lub nie stosował go na sobie i na samą myśl o poście już go boli głowa. Tak. Na samą myśl o pożegnaniu się z kaweczką poranną ma drgawki. Ten odcinek będzie dla was. Przed państwem pan Marek Zaręba, pan Piotr Piwowar i pan Michał Szczepanek. Zaczynamy! Słuchajcie, chciałbym dzisiaj porozmawiać o poście. Nie jakim poście na Facebooku, który ostatnio publikowałem, tylko po prostu o poście takim... Świetny żart. Post poście. No, jakie jeszcze mamy posty znaczenia? Post? Poczta po niemiecku. Post. Pan Marek już nas tutaj... Post, tak? Dobrze. Post, no, post, znaczy z czym ci się na przykład, Piotr, kojarzy post? Piątek, chleb i woda. Na przykład. Albo 40-dniowy post... Pana Jezusa w najważniejszych momentach, czyli na początku i na... I chyba tylko na albo początku. Orkiszowy detoks. Takie, że skojarzenia nam się budzą. Mhm. Ból głowy. Głodowanie, tak. Ból głowy. Wymioty. Może torsje. Nie. Ale czyli jakiś trud, no nie? Tak, trud, wyrzeczenie, zmaganie. No, czy to w ogóle ma sens? I po co? Jeśli tak, to dlaczego? Współczesny człowiek jest przekonany, że 4 godziny bez jedzenia może zagrażać jego życiu. No tak, ale... To tak jak młodzież, kończy się Wi-Fi i nagle kulturze... panika. Tak, odcięcie od jedzenia może po prostu skończyć się źle, tak. Więc tak naprawdę po co mam z tego rezygnować, co jest bardzo potrzebne i zdrowe. Tak? Tak. Więc ogólnie kultura współczesna zachęca nas do takiej refleksji, żeby wkładać maksimum wysiłku w doświadczenie przyjemności, a praktycznie zero energii w to, żeby z czegoś zrezygnować. Tak. Więc wypieramy w ogóle kulturę postu, stosujemy ją często, kiedy już nie mamy wyjścia, z samym sobą sobie nie możemy poradzić, jesteśmy chorzy i tak dalej. Tak. Wtedy faktycznie post jest tym Bożym skalpelem. Tak, ale tu fajnie powiedziałeś, że post to jest nie tylko taki jedzeniowy, tylko post może być od tych bodźców, które codziennie mamy z różnych stron, w różnych dziedzinach. Ja nazywam to postem od obojętności. Pierwsza to jest obojętność względem Boga, miłości, którą nam okazuje, względem siebie, bo nie potrafimy sobie też miłosierdzia okazać i byle jak żyjemy, i drugiego człowieka. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że to jest taki współczesny post i wielu z nas potrzebuje na przykład post od lajkowania, od subskrypcji, od różnych takich rzeczy, które determinują nas codziennie do tego, aby upadać pod naciskiem medialnego świata. No i jest to też ta przestrzeń, która wymaga świadomości o tym, że coś jest szkodliwe, ponieważ taki wirtualny alkoholizm jest trudny do rozeznania, bo często jesteśmy przekonani, że robimy fantastyczne rzeczy, tak? Oglądamy na przykład rekolekcje przez 4 godziny na przykład ojca Szu, które są genialne, tak? Ale zapomnijmy o najbliższych. Nie ma obiadu, nie ma kolacji, no i tu trzeba pościć po prostu od rekolekcji. Nawet tak, czyli ten nadmiar może szkodzić naszej codzienności. Tak, chodzi o proporcje. Post pozwala nam odzyskać właściwe proporcje w życiu. Bo nie ma takiego postu, który daje nam życie wieczne, ale z drugiej strony podczas postu subtelnieją nasze serca, jest bardziej aspekt kontemplacyjny, refleksyjny człowiek jest, ponieważ zwalnia metabolizm i za tym umysł jest bardziej jasny, czysty. Więc post przede wszystkim nie może być pustym głodem. Nawet ten po katolicku, bo tak. Panu Bogu nie chodzi o ilość omijanego jedzenia, tylko o nasze serca, czyli pościć serce, pościć serce, tak? Intencja, miara. Intencja jest trudna, ponieważ często boimy się postu, tak? To jest właśnie ten lęk, ale on ostatecznie jest mniejszy od uczucia głodu. I to jest to zagrożenie, że my nie podejmujemy postu ze względów takich lękowych, bo nie prosimy o łaskę postu. Dużo ludzi nie prosi o łaskę, bo boi się, że ją otrzymać, trzeba będzie zrezygnować z ulubionych ciasteczek, tak? W piątek czy w środę. Więc ja też zawsze uważam, że post nie jest łatwy, ale wszyscy go potrzebujemy, lecz bez improwizacji, tak? I żeby to był post taki uporządkowany, mądry. Czyli trzeba badać w takim postnym stylu życia, czy staje się człowiekiem dobrego wpływu. Czy ja tylko chcę pokazać jakieś prymusostwo przed Panem Bogiem. Ja ci pokażę, Panie Boże, taki post, że po prostu zobaczysz, nie? A ci to w ogóle nie poszczą, tak jak w tej Ewangelii, nie? Ja to płacę to i tamto i poszczę, kurde, barachło takie. Nieposzczące. Nie taki post, nie? Post musi zmieniać nas, żebyśmy przede wszystkim potrafili bardziej kochać Boga, drugiego człowieka, no i okazywać sobie właśnie
I teraz pytanie, co się dzieje z naszym ciałem w takim poście, no nie? No bo pod względem ducha rzeczywiście widzimy, no nie? Nawet Pan Jezus mówił, że niektóre rodzaje duchu wypędza się postem i modlitwą, nie tylko modlitwą, tylko, no nie? Czyli jak wielką moc nawet w kontakcie z samym Panem, jak bardzo wyostrza nasze serce na głos Pana Jezusa post. A co się dzieje z ciałem? Ciało zawsze podziękuje za jakąkolwiek formę postu, ponieważ no, mamy też na to twarde fakty, badania naukowe, kiedy pościmy przez jakiś okres, włącza się tak zwane odżywianie endogenne, czyli organizm w pierwszej fazie już nie zużywa energetycznie tłuszczy czy białek z pokarmu, którego nie otrzymuje, tylko z tych tkanek chorobotwórczych w naszym organizmie, z komórek. Czyli jest to jak gdyby Boży skalpel, tak? Są właśnie, Nobel nawet jest Japończyk, odkrył właśnie, jak to funkcjonuje. Można sobie wygooglować. Ale summa summarum, ważne, aby też nie popaść właśnie w kolejne skrajności postu, bo często pościmy i nagradzamy się później, tak? Czyli o 12 już mam takie śniadanie przygotowane w nocy. No tak. Że jak ryba po Wielkim Piątku, sobota, teraz po pasterce dołożymy do pieca. Jak dam mazurkami po żołądku, to koniec. No i później może być, wiesz, miękko. Czyli jak się do tego zabrać dobrze? To tak bardzo tak z głową, żeby nie zaszkodziło. Jak z głową zabrać się do brzucha? Znaleźć miarę postu, czyli przede wszystkim, czy mój stan zdrowia pozwala na taki czy nie inny post, tak? Czy to w ogóle ma sens w moim życiu, od czego pościć. I planer zdrowia właśnie, to jest ta przestrzeń, tam są w tej części szczególnie poradnikowej takie bezcenne wskazówki właśnie, jak tą instrukcję postu zainstalować po prostu w łatwy sposób, tak? A weryfikacją jest właśnie to, żebyśmy odzyskali rozwój tej cnoty, tak? Czyli właśnie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie w poczet sytości w Bogu, czyli post taki naprawdę po katolicku powinien być blisko ziarna, blisko chleba, ponieważ Chrystus stał się ziarnem, zmiażdżony przez grzech człowieka, stał się chlebem życia w piecu boleści. Więc on, ziarno i chleb są niezwykle symbolicznie w naszej kulturze, ponieważ szukam przyjaźni z Jezusem. To jest ten mój namiot spotkania i tak można nazwać post. A kiedy ja tylko chcę pościć dla ładnej sylwetki, no to jest dieta. Tak naprawdę nie jest to post, więc nie ma tak naprawdę tego wymiaru duchowego, czyli nie ma synergii między duchem i ciałem. Niektórym się wydaje, że jak poszczą więcej niż jeden dzień, to jest to, może zagrażać życiu. Jak długo możemy sobie to pewnie znowu można mądrze odpowiedzieć, że to zależy, ale jak długo możemy pościć? No to... Czyli post 48 godzin, post 72 godziny. Ewangelia też to pokazuje. 40 dni Pan Jezus poczuł głód. I tak zazwyczaj jest, że organizm przypomina nam o tym, że za chwilę, jak nie zjemy, to ostatnim narządem, który organizm zacznie zjadać, będzie serce i mózg. Jest tak stworzony człowiek, że dostajesz impuls. Wcześniej tego nie czujesz, ponieważ włącza się odżywienie endogenne, które odcina przystawka mózgowa uczucie głodu, więc możesz funkcjonować na bardzo niskiej kaloryczności, bo właśnie czerpiesz energię z ciała, ale później, kiedy już to ciało nie jest w stanie zasilić cię, no to włącza się właśnie ten ośrodek zabezpieczenia, czyli musisz post przerwać i czujesz głód. Ale wracanie też z takiego postu, to rzucanie się później kompulsywnie może się źle skończyć. Na swojską kiełbasę, tak. Ale ja odradzam takie posty ekstremalne, ponieważ my żyjemy w czasach, kiedy nie ma sensu stosować takich postów. Tak? To są posty, które dla nas w ogóle przerażeniem jest raz w tygodniu pościć dzisiaj, dokładnie tak? Dopiero 40 dni. O samej kawce w ogóle zrezygnować z kawki, a co dopiero z reszty. Ale jak ma zacząć taki współczesny człowiek, nasi widzowie, którzy czują wartość postu, czują, że mają nadmiar w życiu, chcieliby skorzystać z korzyści, które właśnie post im daje. Od czego powinni zacząć, żeby to nie było właśnie za dużo, żeby nie przyciążyło ich? Jakie formy postu byś proponował? Post a la detox. To jest taki post, który może mieć intencję, bo mogę ten wysiłek wrzucić do takiego duchowego worka i Panu Bogu go przedstawić, bo Pan Bóg zawsze patrzy na zamiar, nie wynagradza za efekt, tylko za zamiar, czy to było szczere, prawdziwe, czy faktycznie mnie to przytłacza, na przykład słodycze, kawa i tak dalej. I mam ten zamiar faktycznie to pokonać. Bóg to widzi w 100%. I to będzie piękna intencja postu. Mogę to ofiarować w jakimś konkretnym, głębszym celu za kogoś chorego i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy już technika nie ma większego znaczenia. Czy chleb, czy woda, czy kasza, czy zupa, monodieta. Coś zwykłego, żebym ja odczuła, że sobie czegoś odmówiłam. Czuję ten brak.
I to jest piękny post, ponieważ on nie prowadzi do skrajności i wierzę, że ta łaska uzdalnia mnie do tego, aby ten post był dobry, ponieważ owocem też postu musi być radość. Kiedy ja czuję zirytowanie, stres, napięcie, to lepiej taki post przerwać nawet, bo on prowadzi do czegoś negatywnego. I w metodzie siedmiu kluczy jednym z etapów jest właśnie eliminacja, jednym z pierwszych, prawda? Tak, usuń co zbędne i kochaj. Właśnie, więc to jakby jest spójne z tym, co mówisz, żeby najpierw wyeliminować to, co nam przeszkadza i ten post może być dla nas tutaj przydatny. Myślę, że... My zazwyczaj wiemy, co nam szkodzi, tylko strasznie nie lubimy tych schowków. Trzymamy to zabezpieczone, tylko żeby nikt tego nie widział, a my ostatni jesteśmy do tego, żeby tam wyłazić. Nie? To jest coś jak gdyby też jest. Aspekt, planer nam pokaże te nasze ciemne strony, a Pan Bóg ma taką zdolność, że na naszych największych porażkach może zrobić niesamowitą radość życia. Trzeba Mu tylko to oddać i pozwolić, żeby On nam pokazał, jak sobie z tym poradzić. I post jest tym narzędziem, które Bóg nam daje do takiej właśnie akcji ratunkowej naszej duszy i ciała. I ostatnie pytanie. Jak sobie radzić z bólem głowy, który najczęściej pojawia się podczas poszczenia? Ból przejdzie. Kwestia czasu. Zachęcamy Was zatem do tego, żebyście wzięli jakąś jedną rzecz na warsztat i pozbyli się takiej drobnej rzeczy, która być może właśnie, czy to kawa, czy to jest jakieś ciasteczko do tej kawy. Coś, co albo za Marka Zarębę się pomodlić. Czyli brak czasu wtedy. Coś, co da Wam pewien sposób odczuć taki brak i potem odczuć te korzyści z tego płynące. Dziękujemy za obecność na tym odcinku i zapraszamy w kolejną sobotę na kontynuację tej serii. Cześć. Cześć.